życiu jak w boksie. Jeśli chcesz coś wygrać, musisz o to walczyć. I musisz być w tym dobry. Wojak, dobry jest. Boxer Org rozmawia z Norbertem Dąbrowskim po jego zwycięstwie nad niepokonanym Mateo Rossim w Ostrowcu Świętokrzyskim. Norbert, walka była prowadzona w dosyć statycznym tempie, ale kontrolowałeś ją i spokojnie wypunktowałeś swojego przeciwnika. Czy jesteś zadowolony z walki i czy udało wam się zrealizować plan taktyczny? To znaczy powiem tak, od razu średnio jestem zadowolony z tej walki. Plan taktyczny też tak do końca nie wszedł, byłem nastawiony na coś innego. Spodziewałem się, że zawodnik będzie trochę bardziej skoordynowany, inaczej boksował. No i przez to było może tyle klinczów i niepotrzebnego przepychania się. Czyli Rossi zaskoczył cię właśnie tym brakiem agresji. Wuka boksował bardzo agresywnie, dawał Maćkowi dużo szans na kontrę, natomiast Rossi starał się walczyć raczej bezpiecznie, prawda? To znaczy może nie to bezpiecznie. Mateo Rossi był doświadczonym amatorskim pięściarzem, także coś potrafił. No i podejrzewam, że tak jak ja, tak i on czekał na moje błędy, dlatego może walka wydawała się, że jest w powolnym tempie. Rozumiem. Norbert, jakie plany na najbliższe miesiące po odpoczynku? Może teraz robię tydzień wolnego, może pojadę w końcu na jakieś wakacje, od paru lat już nie byłem. No i co? I potem pod koniec lipca, początek sierpnia trzeba wrócić do treningów i szykować się do kolejnej gali. Kiedy będzie kolejna gala, ciężko mi jest powiedzieć. Trzeba rozmawiać z trenerem Andrzejem Mitrukiem. No ale co? Trzeba trenować i iść dalej. Krótkie typy na walki Sęka i Masternaka. To znaczy, może zacznijmy od Mateusza. Mateusz ma takiego średniego przeciwnika. Będzie to taki przeciwnik na spad, można powiedzieć. Myślę, że to będzie dla niego spacerek. Darek Sek, ciężki, wymagający przeciwnik. Można było go zobaczyć w walce z Tomkiem Chutkowskim. Widać, że sprawił mu sporo problemu. Także no, stawiam na Darka i jestem ciekaw tej walki.